I w kolejny dzionek witam Was, ja, czyli Wasz magiczny renifer, który ciągle dla Was coś nagrywa i bardzo to lubi. Stała pod śniegiem panna zielona, nikt prócz zająca nie kochał jej. Nadeszły święta i przyszła do nas, kochany gościu, prosimy wejdź. Dzień drugi. Świąteczny nastrój musi być nabudowywany od początku, do czego niezbędnym elementem jest vlogmas z reniferem. Rudolfem i jego nosem, który czasem znika, i światełkiem, które otwiera się poprzez otworzenie ust. Cześć, witajcie moi kochani w nowym vlogu. Dzień drugi, przed nami czas zacząć. Ja już co prawda ten dzień zaczęłam z tego względu, że komputer, tak jednorożec też, komputer i wgrywa się vlog, który dzisiaj pójdzie o godzinie 15 albo 14, zobaczę jeszcze jak ustalę. A ja przygotowuję czapkę Mikołaja i lecę nagrywać na Insta krótki, magiczny filmik instagramowy. Także słuchajcie, będzie się działo, mam nadzieję, że nadążycie z oglądaniem, mam nadzieję, że my nie padniemy i nadążymy z nagrywaniem i składaniem tego wszystkiego. Ale pamiętajcie, po co robimy vlogmas? Po to robimy vlogmas, żeby nastawić się jak najlepiej i najsympatyczniej do nadchodzących świąt, bo skoro rzeczywistość jest szara, to trzeba ją co zrobić? Ubarwić, ukolorować, ubzdrzyć, brokatem ją trzeba. I właśnie tak będziemy działać, także witajcie w kolejnym dniu vlogmas. Mam nadzieję, że z dobrą, pozytywną energią, tym razem już umalowana, ubrana, sprzątnięte łóżko, czyli dzień, czas zacząć. Pewnie nie będzie bardzo ciekawie, dlatego że co może być ciekawego w momencie, jak się nie bardzo wychodzi i nie bardzo jest gdzie i nie ma jarmarków świątecznych, ale to nic. Coś tam wymyślę, bo jak nie my, to kto? Pokażę Wam, jak wygląda moje stanowisko pracy. Jeszcze bez śniadania, bez kawy, bez niczego. Tu mamy notatki w moim grudniowym bullet journalu. Tu mamy tak pustą butelkę i szklankę, ale oprócz tego dwie kamery z pięknymi, cudownymi dziewczynkami. Aha, bo Dorota na mnie patrzy, że powinnam... Tutaj się odbijam, już Wam w tym. Zaraz Wam pokażę, nie, poczekajcie. Nie. Ale tak, w każdym razie dwie kamery są. I będziemy nagrywać na Insta i na nie Insta. A ja Wam zaraz pokażę, że właśnie anturaży. Anturaży Mikołajowy będzie i będę omawiać. Łóżko jest zrobione, światełki się świecą. Jadymy z tym koksem. Dzisiaj będzie otwarcie kręgu na Insta. No i już po live, słuchajcie, chyba trwał z 20 minut, jak nic, po prostu myślałam, miałam 5 podpunktów, a oczywiście się nagadałam jak wariatka, jak to ja. Całą księgę cieni Wam przeczytałam, normalnie będę Wam czytać. Teraz włączam komputer, w międzyczasie rozmawiając z Wami, jedną ręką, uwaga, nie pokażę hasła, włączam komputer i po prostu normalnie enteruję. I teraz lecę, żeby zrobić ważne rzeczy, jesteś tutaj, zrobić ważne rzeczy facebookowe, czyli umieścić rytuał na Tomorrow, jutro. Tomorrow, jutro będzie kolejny rytuał. No, i tak będzie przebiegał dzień pierwszy. Drugi. Będę się myliła. To nic. Słuchajcie, usiadłam na chwilę, bo chcę znaleźć torbę, żeby znaleźć grosik albo 5 groszy, bo ma być niepodzielne, ponieważ dzisiaj jest prawosławne święto dwóch świętych, Platona i jakiegoś Romulusa, nie. Ale w każdym razie wspierają oni we w bogactwie. Cicho, mam chyba nawet jeden grosz. Hura, znalazłam to w torebce. Wspierają oni w bogactwie wszelakim. I trzeba zrobić taką maleńką żadaniczkę do zadań specjalnych, do portfela. Bierze się taką, ja Wam zresztą umieściłam na szkole, żebyście to sobie zrobili dzisiaj, a nie, że jutro widzicie dopiero. To Wam umieściłam na szkole. I tę żadaniczkę właśnie robi się z kawałka tam 27x6 chyba centymetrów i robi się takie dwie laleczki mota i między te dwie laleczki wkłada właśnie niepodzielną złotą monetę, czyli albo grosz, albo 5 groszy, to znaczy niepodzielną przez 2, bo podzielną generalnie jakby się uparto i na pół podzieli. No, także my zaraz idziemy zrobić sobie kawę, może coś zjeść na śniadanie, bo to tak wiecie co, już jest 12, więc warto by było. Kot się z Wami wita. Kitek, we vlogu będziesz.
i idziemy sobie właśnie zadziergać. Ja będę dziergać żarańce, Dorota będzie jeszcze pakować wasze paczki. Także takie zadanie na dzisiaj magiczne jest. A przy okazji, od razu jak ktoś ogląda tego vloga, Agata, która podesłała ten świetny żarańcowy pomysł, będzie organizowała, to znaczy ja będę organizowała, no będzie prowadziła kurs żarańc w styczniu 23 w sobotę, także będzie się działo. Kolejna kicia, już bardzo królewska. Koc jest położony na moim osobistym królewskim fotelu, co by kicia nie się ryściła tak mocno. O, idzie druga kicia, proszę bardzo. Wszystkie naraz kicie są. Koło stroika ma swoją miejscówkę. O, proszę bardzo. Na wybitne śniadania, to zawsze z rana, z południa kawa w Merry Christmasowym kubku i najpyszniejsza szarlotka ever z naszej grajdziurki, z najlepszej piekarenki najbardziej plus. Już sięgam, babeczka, babunia z białą czekoladą wczorajszego fry. Takie śniadanie na słodko dzisiaj. Śniadaniujemy, słuchajcie, śniadaniujemy, bo jeszcze trzeba iść na pocztę, jeszcze trzeba zrobić żadanice, jeszcze trzeba dużo różnych rzeczy, także będziemy działać. A postaram się wszędzie was brać ze sobą, jak nie będę zapamiętać, bo wtrybić się na to też trzeba. Tryb, żyjesz z aparatem w ręku, uważam za otwarty. No, zabieram was do naszej pracowni, ponieważ będę chciała wyszukać sobie jakąś szmatkę na żadaniczkę. Zaraz tutaj zrobię ogólny research w pudłach, tu pracownia i zobaczymy, z czego będziemy szli żadanice. No dobra, ja już narzędzie na małą żadaniczkę mam, sznurek po to, żeby ją zamotać i zrobić główkę i zaraz będziemy robić. Najpierw będę zwijała w te sreberka. Hello, hello. Trochę jest tak, że nie bardzo mam was gdzie postawić, ale stoicie na maszynie do szycia i najpierw umotam sobie dwie małe główki, bo to będą dwie laleczki. Czy maleńką główkę tam. Z tego filmu, co wam wysłałam, to pani robiła z watki, ale ja zazwyczaj w żadanicach mam główeczki z sznurka, najlepiej biały, bo nie prześwituje przez materiał. To od razu mówię, tylko to jest tak małe, że przegięłam chyba. Dobra, czekaj. Od nowa. Żeby nie przedobrzyć. Może się uda zrobić kłem bucha. Także robimy na bogactwo do portfela. Czy tam torebki, bo jeszcze jedna rzecz w portfelu i obawiam się, że będę musiała z torbą na zakupy chodzić, a nie z portfelem. Także tak. Małe łebki, uwinę dwa. Jeden mały łebek. To nożyczki tutaj mam. Dobra, mam. Tam są te malutki. O, będziemy pięknymi nożyczkami, proszę bardzo. I jeden mały łepuszek. Odstawiam. Dorota pakuje. Będziesz leścić. Wraca w ręce. Mogę właściwie bez wracać. Idę dalej. Drugi mały łepuszek. Się pakują wasze różne rzeczy. No to niech się pakują. A my tu zwijamy w te sreberka. Będzie wam szumić. Piecyk, tak. Trzeba wytrzymieć. Temperatura jaka jest, każdy widzi.
drugi mały łebek. Mały łebku. To jest taka podwójna żadaniczka. Drugi mały łebek naszykowany do wciśnięcia. I teraz korpus tejże żadanicy tu się pruje niebotycznie. Trzeba będzie potem podwinę, słuchajcie. Trudno. Ale korpus tej żadanicy będę robiła z takiego białego. I chodzi o to, że one muszą być dwie. Więc trzeba je tak zamotać. Tu łebek rączki. O, myślę, że tyle swobodnie wystarczy. Ona ci się tak ułoży ładnie? Ta tkanina? No tak, o, zwinę. Zwinę to się ułoży. No troszkę jest. Troszkę jest sztywna. Ale damy radę. Tniemy pasek. To robię pierwszy raz, także słuchajcie. Razem z wami. Raz debiut. Zobaczymy, co to wyjdzie. Jest tkanina i będą musiały być plecuchami te żadanice. Czyli generalnie, o, tak będą sukienki, a te żadaniczki będą tutaj z łebkami. Także robimy pierwszy sząd. Nie masz takiego sznurka zamiast wełenki? Mam, zaraz się tam. Albo wiesz co, może wełenką zrobię, najwyżej potem ozdobię, bo tak zrobię. No, wkładamy łebek, jak zwyczajnie, mały łebek, zawijamy łebkowo i robimy łepeczek. Pewnie nie sfokusuję, ale trudno. Owijamy, co by łebek był, utnę i zawiążę. Będzie jeden łebek. Wiecie co, że się wydaje takie proste, ale jak są malinstwa, to naprawdę jest trudniej zrobić niż dużą lalkę. Tak. Autentiką. Dlatego ciuchy dziecięce są droższe czasami niż dorosłym. Naprawdę, weź to. Zawsze bardzo dużo czasu. Weź to tam. Uszyj po prostu. Weź to tam woła wszystkim, nie? Tak. Myślę, żeby ładnie wyglądało. O. Mam już jakby jedną stronę lalki z łebkiem. No fokus żaden. O. Tu, proszę, jedna strona lalki z łebkiem. Teraz robimy drugą stronę lalki z łebkiem, a potem się je składa do siebie. To będzie coś za duże, to... Fajnie to wygląda. Nawet. Fajnie wygląda. Drugi łebek. Próbuję równo, nie? Drugi łebeczek. Pewnie nie umieszkam ich ozdobić, bo jeszcze tak wiecie, muszę. Dobrze, że masz duży portfel. Inaczej, właściwie mam. Ale tak pomyślałam, że ja tą torebkę traktuję trochę jak portfel. Ja sobie nawet w torebkę wrzucę, może mieszkanko dla niej znajdę. Także słuchajcie. Dwa łebki. Kaszubska, to musisz mieć fest miszk. Fest miszk. Tak jest. Fest miszk muszę mieć niestety. Bo nawet się same łapki zrobiły. Nie trzeba będzie tych łapek. Czyli chcą. Chcą. Zaraz wam pokażę. Że naprawdę sama łapiątka się zrobiła. Mam takie maleńkie. Zobaczcie. O. No, same łapki są, nie? Jedna i druga. I teraz je się składa tak, związując razem łebki, a potem się wkłada w środeczek grosik i się związuje sukieneczki. Będziemy kombinować, co z tym sznurkiem zrobić. Najpierw zwiążę im łeby. Łeby. Tylko czy to w tę stronę? Nie. W
zwiążę umyłego. Razem, tak żeby był taki woreczek. Panienki tutaj. O. Na bogactwo, na dobrobyt wszelaki. Razem ze związanym. Nagrywa się spoko. Dobrze. Wiecie jaki jest. Związana. Myślę, że im jakąś ładniejszą kartkę dam, ale na razie po prostu związuję, co jest. O. Słuchajcie, wychodzi taka, sfokusuj się, żadaniczko, laleczka dwustronna i tu się wkłada grosika i też zawiązuje, co by nie wyleciał i będę miała taką, o już z rękawkami, same się zrobiły, także grosika mam w portkach, także tak. Takie też? Takie też. Poczekajcie, bo tu widzicie moje dupsko. O, to się wytnie. Grosik, a przytargany. Ma być niepodzielna monetka. Teraz ją wkładam. Między fałdki dziewczynek. Tak, żeby nie wyleciał. Jak to mówiła pani po rosyjsku, dziękuję. I zaraz je zamotam tak, żeby miały fajne sukienki i rękawki też, o. A żeby grosik nie wylatał, myślę, że im dam potem ładny pasek, najpierw trzeba zamotać, potem ozdabiać. Także robimy. Dziękuję, nie wylecą. Sukienki się zrobią. Super będzie. Same rękawki wyszły z tego materiału. Czyli dobrze dobrane, tak właśnie chciały się skubane ubrać. Tak było. Także słuchajcie, różne lalki ludowe są. Będziemy się mogli pouczyć. O lalkach nam Agata będzie opowiadała, jak będziemy robić. 23 w sobotę stycznia. Zapisy, koszt 200 zł, będzie się działo, także warto. I powiem tak, podstawa mojej lalki wygląda w ten sposób, mają i rękawki, fokus, i rękawki, i grosik, i sukienkę, ja jeszcze ładny pas im dam, ładny szaliczek i tak to ślicznie będzie we w portfelu wyglądało. O, i dwie dziewuszki złączone razem. Superaście. No, pokazuję wam na kolanie, ale właśnie moje dwie babeczki wyglądają w ten sposób i lądują we w torebce. Może się zastanowię, jeszcze je w coś wsadzę, żeby się nie niszczyły. Będziemy działać. Magicznie oczywiście, jak zwykle. Ja się upieram, bo wyszłyśmy z pracowni, zrobione bransoletki są po prostu już
Nie, nie, nie te roczne, nie te roczne. Te roczne to się czynią jeszcze poprzez ten, kurtkę zakładam po prostu. I ten. I wysyłamy Wam Wasze paczki. Kolejne będą szły w piątek, także teraz jadymy z tej naszej prowinchy na pocztu i będziemy działać. No, wróciłyśmy z poczty i ma być ustawiona premiera, a... Widzę, że nie. A jej nie widać. To poczekaj, zaraz robię wtedy natychmiast. Jak zwykle jakieś techniczne sprawy. Słuchajcie. A tak się spieszyłyśmy, żeby zdążyć, a ona nie ustawiona. Film. Premiera jest 1 grudnia. Godzina? To jest która premiera? Z tą czapką nie. 14, 1 grudnia. Czego? Czemu ich nie widać? No bo zasięgi YouTube spierdziela. 1 grudnia o 14. No. Czekajcie, to ja sobie wejdę. Tak zrobię, już mi rękę. Ty już tam jesteś, to już tam nie grzebie. Czekaj, ja nawet nie, nie, nawet nie, że nie jestem, tylko próbuję w nią wejść. Obejrzyj w YouTubie. Dlatego, że teraz będę musiała na całej grupie wysłać link. Właśnie tak. O, ktoś tam jest, ktoś zobaczył. No, czyli jest. Kopiuj. Czemu my nie widzimy wtedy? Nie mam pojęcia. Cicho, wchodzę na fejsa. Daję linka. Nie wkleja. Powiem Wam, że kopiuj. Wklej. Czekaj, niech się załaduje. Opublikuj. I na szkole magii. Wklej. Też nie wkleja. Takie radosne. Popierdółki. Będzie, o już widzę. Dobrze, ja już też widzę, że premiera, że czekamy. Ja teraz ten. Pokażę Wam, jak to wygląda. Czekajcie. O, zobaczcie. Vlogmas, premiera. Rozszerzę nawet. Fu. Zaraz będę z moim zdjęciem. Proszę bardzo, radosnym. Zaraz będziemy odpisywać premierowo. No i słuchajcie. Do premiery odliczamy. Mamy 2 minuty takiego odliczanka. Na czacie jest w tej chwili dopiero 8 osób. Ale nic to, nic to, nic to. Zabawa grudniowa. Słuchajcie, open box będzie, dlatego że przyszła nam książka. Tutaj są naklejki. Po prostu są. A książka tak ładnie zapakowana, bo właśnie chciałyśmy, żeby była zapakowana, właśnie tak. Tak. I Dorota, może ty, czy no, no bo... No poczekaj, ja po. Dobra, ponagrywasz. Bo ja mam trochę słabe światło. Trudno, to są vlogi, nikt w studio nie nagrywa. Jak mi ciemno, to wam też ciemno będzie. Amen. 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 Dwie wstążeczki, czy na jedną się pokusiły? Na jedną. Wstążeczka ładna, zacna, różowa. Słuchajcie. Proszę bardzo. Książka Bullet Journal bez tajemnic. Który pewno recenzję też zrobię, bo dlaczego miałabym nie zrobić. Także sporo treści, jak widać. Bardzo ładnie wydana, pierwszy rzut oka. Proszę bardzo. Będziemy opatrywać, opatrzyczować będziemy. A to oni tak mówią, o, najlepsza książka ever. Zobaczymy, sprawdź, kupimy się inne, porównamy. Będziemy wiedzieć. Kasza Misteczu. Proszę bardzo, Bullet Journal bez tajemnic. Dobra, słuchajcie, jest po premierze. Ja teraz zrywam się do sklepu po zakupy, które będą... Gdzie mam telefon przede wszystkim? Które będą wyglądały w ten sposób. Będzie Ci potrzebny mój komp? Nie. To wyłączę, które będą wyglądały w ten sposób, że dzisiaj może będzie jakaś tortilla z warzywami, czy z czym się robi tortillę. Zobaczymy, będziemy próbować, ja biorę telefon i jadę do sklepu, czyli najbliżej pewnie do Biedry.
Tak to będzie. I nie ma to tamto. Dorota zostaje, pa pa. Tak się śmieję, że będziecie mieli najdłuższy. Sorry za ciemności egipskie, ale to po prostu tak musi być. To już będzie trochę jaśniej, aparat się przyzwyczai. Jak zwykle, jak schodzę, pamiętacie z Kwaran Tomasu na pewno. Właśnie tak to wygląda. A tu stała się światłość. Kiedyś w którymś vlogu pokażę wam wszystkie dekoracje, bo jest tego po prostu multum. Na przykład też. O, proszę. Jak pięknie. Cicho, zostawię drzwi od łazienki. I wyglądam jak w pałacu. Ma to sens. Dobra. Jadę, bo pełno rzeczy do pozałatwiania. Czas nie będzie czekał. A! Kluczyki dał, ta. Spadają, bo tutaj jedną ręką. Jedną ręką nagrywam, drugą ręką próbuję założyć buty i różne inne rzeczy. Dobra, jadymy. Ja nagrywam, co będziemy kawę robić. Muszę kawę sięgnąć w takim razie. Z rozpuszczalną będzie. Kawa będzie rozpuszczalna. Jeszcze coś zostało? Jest coś zostało. Wodę wstawiam i robimy te tortille. Także w Biedronce wam nic nie nagrywałam, bo w tej Biedronce wrzeszczą jak się nagrywa. Już przeżyłyśmy, także nie nagrywałam, więc będzie tortilla. No słuchajcie, kochani, holsiaty i tu są rzeczy, które będą na sok, na piernik i na tortille na obiad dzisiaj. Sól to ja kupuję nie, żeby solić soloność, tylko dwie sole. Dorota, jesteś jeszcze? To weź dwie sól, jedną tam mi dosypiesz. Podasz Dorocie? O, no właśnie, i słuchajcie, no właśnie, bo sól dosypuję do świeczników. O, po to jest sól u wróżki, chciałam powiedzieć. Bulion warzywny, bo młode nie je mięcha. Przyprawa do gyrosa, bo będę robić ja mięcho dla mnie i Doroty. Mąka jest na... O! Pym, pym, pym. Piernik. Grzyby są dlatego, że uwielbiam i lubię. Zaraz idą do lodówki. Mam sos tatarski, który też uwielbiam, więc tak to wygląda. Sos sojowy jest do tortilli podobno. Młoda będzie się tym zajmować, nie wiem, Mogę coś pokroić. Ogórek, pomidory, tortilla, soda oczyszczona, piernik. Śmietana, bo lubię lody ze śmietaną. Tofu jednak kupowałam, bardzo dobrze. Tofu, bo my będziemy mięso. Proszę bardzo, przeceniony indyk. Właśnie, bardzo dobrze. Młoda będzie tofu. A tu mamy miks sałat. Do masło do piernika, cebula, bo tak, i jabłka i marchewka do soków. Wszystko porozdzielać muszę w głowie, head and shoulders do głowy. O, tak to wygląda. Jeszcze mamy tortillę już gotową, a będziemy zaraz rzeźbić. Hello, hello. Tym razem na żywo na Instagramie. Zaczynamy. Pierwsze piętro na hrabinkę. Ja tu już czekam. Wyczekuję. Nie przejmujcie się jakimiś warzywami na stole. One po prostu są. Aha, bo ja mam po prostu trzy kalendarze. Tak, w pakiecie. Co ma sens w sumie, jako, żeby nie było. Żeby okienko nie było. Pierwsze. Jedyneczka. Jest, mamy. Zaczynamy. Tak, od widzów. Także ja tutaj będę się starała nie pogryźć sznurków. Dobra, będzie jeden, czyli trzy kalendarze. Tak. O, troszeczkę są pootwierane niektóre, no pewnie paczki, co? Tak, to było paczki. O, tu mam jak dla hrabiny, ale zobaczcie, z jakim jednorożcem i zlatują czekoladki. Nic, nie ma się serce. Ale, ojoj, ojoj, będzie ciężko z otwieractwem. Dobra, to zostawimy na koniec. Słuchajcie, mamy dwie adwentówki. I poszukamy w pierwszej jednego okienka pierwszego. Mamy jest jedynek. Jedynek. Tu się przydałby, powiem wam, zaraz wracam. Nożyk. Nożyk ja mam tam przy paczce leży. Tak, tam przy paczce. Przygniemy. Bo jeszcze doszły kalendarze adwentowe. Tak, tak, jeszcze będą. Rarytasy doszły dzisiaj. Cześć, Ania. Także... Dzisiaj na słodko. A może i nie. Dzisiaj na słodko, ale to będziemy otwierać te... O,
słuchajcie, w pierwszym kalendarzu. O, proszę bardzo. Cukiereczek, jeden z moich ulubionych. Bounty. Bounty. Będziemy robić skład. Dobrze, czyli dzisiejszym bardzo dobrze, będziesz przynajmniej... Nie udawał, że jesteś. Nie udawał, że jesteś. O, tutaj. Dobra, to mamy pierwszy kalendarz. Słuchajcie, ja spróbuję otworzyć, ale tu wszystko lata. Obawiam się, że niekoniecznie będzie do użytku. Już próbowała, no. Będę próbowała. Ktoś wysłał ze szczerego serca. Będę tutaj próbowała. Obawiam się, że może być różnie. Jedyneczkę znalazłam. Uciekła. Był czekoladowy dzwoneczek w jedyneczce. Jak wszystko znajdzie się na dole, to wam kiedyś, jak otworzę cały kalendarz, to wam pokażę. Coś tam gdzieś tkwi jeszcze. Większość niekoniecznie, ale to nic to Baśka, jak mówią. No o, a tutaj mamy Erwika kalendarz. Erwika, w których są tea lighty. Bardzo dobrze, dlatego że skoro jest to kalendarz adwentowy, to myślę, że niezależnie od rytuału, który będziemy czynić na vlogmasie, to pachnie. To będę iż sobie zapalała właśnie świecę adwentową. Szukamy jedynki. 3 godziny później. Wy ją już na pewno widzicie, zawsze tak nie, jest. Nie, bo ja mam kolorów w tej chwili. Ja mam. A ona się rozrywa, a ja nie lubię mieć rozrywanych kalendarzy. Zrobimy to. Więc przycięła już powinna. Słuchajcie, mamy zapach pierwszy. Szara świeczka, biała świeczka. Pachnie bardzo mocno. Biała świeczka. Czemu to jest po jakiemuś? Ten zapach jest zapachem ładnym, męskim, bardzo fajnym. No dobra, zapalimy, odpalimy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No to wyszło na słodko i czyli na mamy świecąco. Na słodko i na świecąco, ale przynajmniej mam na pierwszy dzień 3 kalendarze do otwierania. No. Także, co znaczy 3 i 1, który jest całkiem, tu są te wszystkie czekoladki, ale to nic, okienka będziemy otwierać, będziemy jednorożec się leczy. Na końcu wszystkie się ładnie wysyczki. Dokładnie, tak będzie. Wyje. Dobra, dzięki wam bardzo, pa, pa, pa. Słuchajcie, walczymy z tofu. Nóż, deska. Co? Dobrze, dobrze. I będziemy to moczyć, no po prostu nie wiem, coś się z tym robi. Tofu nie brzmi dobrze. Słuchajcie, będę próbować tofu po raz pierwszy. Jakby nie było trochę masa, to wiadomo, co mnie zabiło. Żeby nie zabudło. Czekajcie, na mnie. Światło będzie niekorzystanie. Tofu. No, jak żółty ser. Troszkę stara, żółty ser. Spoko. Moczymy. Słuchajcie, świeże, klasa A. Rozgrzewa się patelnia. Tofu się zamoczyło w sosie sojowym. I będziemy robić 2 odrębne dania z 1 dania. Bo mój gość jest bezmięsny. No właśnie, no to spróbowałam tofu. Ja tutaj smaruję. Tam tofu się namacza. Znaczy smaruję. Dodałam przyprawy gyros. I podsmażam. Młode będzie przyprawy kroić. On już sobie radzi. Warzywa kroić będzie i robimy po prostu na ten, mam chyba 1 patelnię, ale mam jakiś taki garnek a la patelka, także zaraz coś pomyślę, żeby się nie spiekło, to troszkę zmniejszę. O, już pachnie, słuchajcie, już pachnie. Wracamy z ogórkiem, trwała przed chwilą, ale teraz jest stresik i nie trwa, ale zapach ogórkowy istnieje, tak, a ja przyniosę. Idziemy w następne krojenie. Ale po mamusi liczymy, żeby była równa połowa, bo na jutro jeszcze będzie. I będą pomidory. Proszę bardzo. Taki miły dodatek. Do wszystkiego kroimy również paprykę. Metodą odcinamy dupkę, i lecimy dalej. Jeszcze słuchajcie, ser na parce. Co by do środka torki sera napuścić, co by się rozpuści. O, to będzie. Świąteczne piosenki u nas lecą, Dorota. Pokazuję, jak zrobić przyklejanie różnych rzeczy i wszystko mamy do tortilli. Tortillę ja swoją ostatnią podgrzewam i jesteśmy w domu. Miso. Chyba będziemy musiały muzyczkę poddać, bo tamtą gra, nie? A, no właśnie. Czy nie można, czekaj.
Możesz resztę? O, pani super. Chce jeszcze trochę? Może jeszcze jednego. Może jeszcze jednego? Nie, bierze. Bierz już resztę, żeby nie zostało. Co, u góry jeszcze? Sałatkę? Sałatkę zaraz. U góry? Ser. Nawet nie. Bo tak się przykleja bardziej. Wiesz, no ja ale już mam. Masz sera? Dorota sera jeszcze? Nie. No tam. Jakąś garstkę sypnę małą. I papryka. Wszystko. I surówka. Surów sałatka. Sałata. Miks. Wszyscy mają, czy ja. Ja mam same resztki, mam największą. To trzeba, wiecie, bo to potem ginie. Przyklepiemy, będzie dobrze. Łot i tortilla się nie zmieści w tortilli. Trudno. Trudno. Smacznego. Co dalej? Zwijamy te sreberka. Tak wygląda dzieło dokonane. Przed tym widelcem. Bo jakieś trzeba czerwać. Obiad zjadła? Pojedzone. Grzegorz ogląda na środek. Wysłać, za to bardzo dziękuję. Jeszcze się Nie miała. Bardzo wam dziękuję. Wcześniej rano. Już wieczorek. Będę kończyła tego vloga. Ale zobaczcie, jak fajnie nastrojowo też lubicie siedzieć przy choince, przy świetle. Fajny nastrój. Łapiemy w ten czas wysoki poziom gwiazdkowości. Światełka pozapalane wszędzie, cisza, spokój. No jeszcze przed rytuałem, przed programem, tutaj jeszcze się będzie działo. Ale już można nabrać romantycznego nastroju, można popatrzeć, pomyśleć, podumać, posiedzieć w takiej świątecznej, radosnej zadumie, w fajnych okolicznościach przyrody. Ze światłami, z ubraną choinką. Rewelacja. Mam nadzieję, że razem ze mną, wspólnie również łapiecie ten poziom gwiazdkowości. Bo warto. Jeżeli my nie umilimy sobie życia i nie będziemy pozytywnie nastawieni, to za nas nikt tego nie zrobi. Więc życzę wam dobrej nocy, fajnego dnia i zapewne spotkamy się w kolejnym vlogmasie. Znaczy w kolejnym filmie, nie że w kolejnym vlogmasie za rok. Także będzie się działo. A ja przy choince trochę odetchnę. Tak po prostu.